The officials are ready. The fighters are ready. So for the thousands in attendance and the millions watching around the world, from Olympinski, Moscow, Russia, Tommy Gaspada, let's get ready to rumble! Zainstalował dietetyka, trenera od przygotowania fizycznego, psychologa. Jego trenerami zostali słynni bracia Rocigliani, Graziano i Ralf, ale szybko się z nimi rozstał. Dzisiaj w ringu prowadzi go Walerii Białów. Na konferencjach prasowych Czar był bardzo butny, bardzo pewny siebie. Na ceremonii wagi bardzo, bardzo długo patrzył w oczy Witalia, pierwszego Władimira Kliczki przed pojedynkiem z Żanem Markiem Mormekiem. Przyniósł mały, miniaturowy czołg. Porównywał się do legendy niemieckiego boksu Maxa Schmelinga, pięściarza, który przed wojną znokautował samego Joe Louisa. Potem także pojawił się na konferencji po walce Davida Haya z Derekiem Chisorą. Hej, wszystko obrócił w żart, nie dał się sprowokować, zapytał wprost, kim ty jesteś, człowieku. Przedstawił się grzecznie, bo trzeba przyznać, że z jednej strony jest troszkę bezczelny, ale w tej bezczelności zachowuje granice. Koniec pierwszej rundzie po gongu uderzył do ringu. Stwierdził Białow, że nastawiają się na pełny dystans, na 12 rund, że z tym Widenką, kiedy to wywalczył pas wobec International Silver, no nic nieznaczący pas, wygrał po jednogłośnym werdykcie sędziów w Kolonii, to było 30 marca tego roku. Obiecał też swojej mamie piękną, nową kuchnię, której matka plotkowano, mówiono, że być może czołgiem, jakimś makietą czołgu wjedzie do ringu Manuel Czar, bo sam o sobie mówi, że jest niemieckim czołgiem w ringu. No ale jak widzieliśmy, czołgu nie było, był za to sterowiec z napisem Witalii Kliczko. Wraz z założoną przez siebie partią Udar przystępuje do tych wyborów. Przypomnijmy, wcześniej dwukrotnie kandydował na stanowisko mera Kijowa. Dwukrotnie przegrywał, raz miał drugi, raz trzeci wynik przed tym pojedynkiem. Próbę, no teraz wreszcie trafił. 192 cm wzrostu ma Manuel Czar, 201 Witak. Taki sam zasięg ramion Witalia. No Czar wreszcie ruszył troszkę odważniej do przodu, ale proszę popatrzeć, od razu skarcony przez Witalia. Krótki prawy sierpowy z góry. Ten cios nie zamroczył Czara, on tylko go uśmieszył, uśmieszył jego technikę. Wpadł tym swoim ciosem Czar, pochylił się do przodu, Witali zrobił lekki unik, krótki prawy sierp z góry, Czar wylądował na deskach, podziękował mu Witali. Nie wygląda to dobrze, krytykowany jest Witali za dobór akurat tego rywala. Witali odpowiada, że przecież jest w rankingu WBC. No, jedno trzeba Witaliowi, w ogóle braciom Kliczko, przyznać, że rzeczywiście tych rywali godnych ich zbyt wielu na zawodowym ringu w tej chwili nie widać. Absolutna dominacja braci. O właśnie, ten moment w tył głowy trafił Witalia, ale Czar sam sobie winien. Pierwsze liczenie konferencji prasowej w Warszawie określił, napsuje krwi Władimirowi, no ale my bardzo byśmy chcieli, marzymy oczywiście o tym, by Mariusz był sprawcą największej sensacji tego roku, a może ostatnich lat. Czy to możliwe? Trzymajmy kciuki, ale nikt tutaj Ameryki nie odkryje, jeśli powie, że mówił przed tym pojedynkiem w wywiadzie dla Dival, wspomnianym przeze mnie Fritz Dunek, że spodziewa się, że Czar zrobi wszystko, że posunie się do fauli, że rzuci się do gardła Witalia. Zna dobrze tego zawodnika, nie odmawia mu charakteru, nie odmawia mu odwagi, chęci zwycięstwa. No idzie cały czas do przodu, trafił teraz lewym prostym Manuel Czar, ale trudno oprzeć się wrażeniu, że Witali
troszkę bawi się ze swoim rywalem, a z drugiej strony Vitalii walczył 21 czerwca 2003 w Los Angeles. W szóstej rundzie sędzia przerwał ten pojedynek ku rozpaczy Vitalii. Walkę z aktualnym mistrzem świata, wówczas tym mistrzem był Samuel Peter. Wygrał bardzo zdecydowanie przed czasem Vitalii, który także zmierzył się z Danym Williamsem. No, ale to już był zupełnie inny Danny Williams, całkowicie rozbity. 25 czerwca ubiegłego roku w Kolonii wygrał Czar przez TKO w siódmej rundzie. No, trafia lewym prostym. Manuel Czar to jest boks, nie może przecież przez całą walkę trafiać tylko Vitalii. W walce doszło do skandalu na konferencji prasowej, do bójki z Davidem Hay. Obydwaj pięściarze zostali dyskwalifikowani, ale to nie przeszkodziło w organizacji ich pojedynku na piłkarskim. Zada kończący cios. Proszę popatrzeć na twarz Czara, potężnie w tej chwili zakrwawiony. Zdunek, no teraz świetna akcja lewej, prawy, klasyczna akcja Vitalii. I cały czas Vitalii utrzymuje dystans, wysunięta do przodu lewa noga. Jeśli atakuje rywal, wtedy głęboko odchyla się do tyłu, praktycznie poza zasięgiem zdecydowanej większości pięściarzy na świecie. Tylko jego brat Władimir tak naprawdę pewnie byłby w stanie dosięgnąć. Vitalii, ale między nimi nigdy nie dojdzie do pojedynku. Obiecali to swojej mamie. Popatrzmy, Cavalieri poprosił o interwencję lekarza. W oczy lekarza, on zdecyduje o losach. Popatrzmy, w tym momencie krótki lewy. No i już to jest właśnie ta nieprawdopodobna siła, żelazna pięść. Vitalii nie wyglądała przecież ta akcja na groźną. Ten cios wcale nie wydawał się mocny, ale to jest właśnie siła Vitalii. Wygląda na to, nie pokazał nam tego realizator, ale Guido Cavalieri przerywa ten pojedynek. Wściekły Manuel Czary, ale mógł pokazać tę odwagę wtedy, kiedy toczył się ten pojedynek, a nie teraz, kiedy po ciosie wszystko jest w porządku. Dostał mocny lewy z dołu, próbuje go uspokoić. Nie wskazuje, że... Żeby podziękować publiczności, chociaż na pewno chciałby wygrać efektowniej. Z drugiej strony może po prostu trzeba byłoby wybrać bardziej efektownego rywala. No, ale jak się patrzy na ranking WBC, no to kogo miałby wygrać? Chris Areola walczy przecież.